Dobry wykonawca nie narzeka na brak zamówień. Firma pana Kosiarskiego postawiła w tym sezonie wiele budynków. Odwiedziliśmy aktualnie budowane. Ten budynek jest wykonany z bloczka 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej. Po prostu inwestora ja przekonałem akurat w tym przypadku, bo wahał się między ceramiką a gazobetonem. I spotkaliśmy się na targach w Kielcach. No i po prostu i ja, i przedstawiciele Xelli pomogli w tym wyborze materiału. Moja firma jest firmą, tak można powiedzieć, rodzinną. Osobiście ja sam wykonuję budynki od 10 lat, ale wcześniej pracowałem z tatą i ja już mam doświadczenia 16 lat jako wykonawca, majster na budowie. Ciekawi nas, czy pan Kosiarski namawia inwestorów na system ITONG, czy sami wybierają ten materiał? Można powiedzieć, że to jest 50% budynków, które wykonuję z ITONGA, to jest polecone przeze mnie, bo uważam, że to jest dobry materiał, ciepły, równe ściany, a dużo budów jest też po prostu klienci, którzy sami mieli wybrany materiał, ale szukali wykonawcy i albo jeden od drugiego dostał polecony na mnie, lub też przedstawiciele firmy Xella też kierują do mnie, bo jestem certyfikowanym wykonawcą. Moja firma posiada właśnie wszystkie materiały szalunkowe, stemple, płyty stropowe, także jeśli klient trafi do nas, to można powiedzieć, że materiał szalunkowy już jest w naszej kwestii i to nie doliczamy żadnych kosztów do tego. Posiadamy też dwie piły taśmowe, którymi docinamy ITONGA. Można też docinać go ręcznie lub mechanicznie, na przykład piłą typu aligator, ale nie ma takiej precyzji w cięciu. Po prostu piłą taśmową wycinamy wszystkie łuki, niektóre kształtki U, jak nam na przykład potrzebne. Piła taśmowa to jest wielka precyzja, a jeśli chodzi o systemy klejowe, o to właśnie chodzi, żeby dom był ciepły i dokładnie wykonany. To jest budynek handlowo-usługowy, wykonany z bloczka 36,5 Energo. Stropy mamy systemowe z ITONGA, ponieważ tu mamy ograniczony plac budowy. Też chodziło o przyspieszenie prac. To jest strop, który przyspiesza prace budowlane. Można powiedzieć, że strop ITONGA można w ciągu 10 godzin, można powiedzieć 100 metrów kwadratowych, zrobić na gotowo. W środku budynek będzie w większości obłożony płytką, tak że nie wymaga już tynkowania. Sufity też będą tylko poszpachlowane. Na trzeciej budowie zwracają uwagę ciekawe rozwiązania architektoniczne. Realizacja ścian po łuku była możliwa dzięki temu, że bloczki ITONG są bardzo łatwe w obróbce. Pan Kosiarski chętnie buduje z bloczków ITONG. Namawia klientów na te technologie. Wykonuje zarówno ściany jedno, jak i dwuwarstwowe. W bloczkach ITONG ceni dokładność wymiarową. Ułatwia to jego pracę, a dla inwestora jest gwarancją wysokiej jakości ściany.